Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego Orzeł Strzelecki jest zaszczycone, że może wziąć udział w tak wzniosłej inicjatywie. Jako Piłsudczycy mamy obowiązek włączać się w akcję, ponieważ upamiętniamy budowniczych i wychowanków II Rzeczypospolitej. Kolega mówił tutaj już na temat przejścia, życiorys pilota. Ja tylko wspomnę krótko. Proszę Państwa, osoby te to nie był żaden mord wojenny, to było ludobójstwo. Zostali oni zamordowani przez oddziały NKWD dowodzone przez Berię. Szanowni Państwo, patrząc na ich ofiarę, nie wolno nam patrzeć po ludzku, lecz po Bożemu. W refleksji ludzkiej zaszufladkujemy ich po ludzku. W przekazie Bożym jest sens życia, bo dzięki takim jak oni i całemu pokoleniu II Rzeczypospolitej my jeszcze istniejemy i istnieć będziemy. To było pokolenie maryjne. Oni byli nośnikami przekazu poprzednich pokoleń rycerzy Rzeczypospolitej Królewskiej. Zawierzenie Maryi Matce Chrystusa wyrażone jest w słowach pierwszego hymnu państwowego śpiewanego w czasie bitwy pod Grunwaldem Bogu Rodzica Dziewica. Komendant Józef Piłsudski wyjątkowo czcił Matkę Boską Ostrobramską, nazywając ją Wielką Księżną Litewską. Błogosławiony Jan Paweł II całe swe życie i pontyfikat zawierzył Panu Bogu przez Najświętszą Pannę Maryję. Znamy te znamienne słowa: Totus tuus, czyli cały Twój. Nie wolno nam mówić o ich ofierze i poświęceniu w oderwaniu od aktualnej sytuacji w III Rzeczypospolitej. Dziś siły bolszewickie w formie lewackiej próbują zamknąć usta Matce Boskiej Królowej Polski przez frontalny atak na Radio Maryja i wszystkie dzieła powstałe w Toruniu. Zadajemy sobie pytanie, czy my jesteśmy spadkobiercami, czy rycerzami maryjnych? Czy może nam wygodniej żyć w półprawdzie, w przemilczeniu pewnych faktów, w obawie, że może się komuś narażę. Podczas tej pięknej, podniosłej... Proszę nie przeszkadzać. Dlaczego? Proszę nie przeszkadzać, my chcemy posłuchać. Bardzo proszę. To nie jest Radio Maryja. A my chcemy posłuchać przemówienia. Jak można przerwać przemówienie? Proszę Państwa, jest to sadzenie dębów. Tak, ale Pan ma przemówienie. Ja bardzo to cenię, wrócimy. Ale jak Pan może to tak nierzecznie? Przerwać przemówienie, zabrać mikrofon? Jak to można? Co to jest cenzura? Piękna uroczystość. My chcemy posłuchać, co Pan Grzegorz ma do powiedzenia. Jak Pan może tak się zachować? Prawo głosu! Dlaczego Pan odbiera głos Panu Grzegorzowi, który jest sponsorem tego dębu? To nie jest polityczne. Dlaczego pan przerwał to spotkanie? Dlaczego pan przerwał to przemówienie? Dlaczego pan cenzuruje? 12 dębów. My tutaj jesteśmy. Ale pan Grzegorz i państwo jesteście organizacja. Bez tych, którzy tutaj te dęby sponsorują, byście nie byli organizatorami. Bez tych, którzy sadzą te dęby. Za aparaturę. To przyniosę aparaturę. Zarzucimy do tego. Kiedy wrócicie? Zaraz wrócimy do aparatury. Wszyscy są, nie tylko jest jedna organizacja. I co, 5 minut przemówienia, nie można powiedzieć? Deszcz? Po raz trzeba otworzyć.